W tym filmie zaprezentujemy najnowsze, jeszcze przedsprzedażowe laptopy Dell XPS 13, 14 i 16. Zaczniemy od omówienia wykonania laptopów i ich specyfikacji, a następnie przejdziemy do funkcji. XPS 13. Osobiście uważam, że XPS 13, tak jak i jego więksi koledzy, to po prostu bardzo ładne laptopy. Smukła i lekka konstrukcja z aluminium i włókna węglowego. W przypadku matrycy OLEDowej waga laptopa wynosi 1,17 kg, a Full HD Plus 1,19. XPS 13 jest dostępny w dwóch kolorach, platynowym i grafitowym. Wykończenie Infinity Edge z minimalnymi ramkami wokół ekranu, które maksymalizują obszar roboczy. Klawiatura typu chiclet o przyjemnym skoku klawiszy i podświetleniu LED. To, co robi największe moim zdaniem wrażenie, to genialny zabieg kosmetyczny z ukrytym touchpadem i to rozwiązanie znajdziemy również w kolejnych prezentowanych modelach. Nasza testowana wersja została wyposażona w procesor Intel Core Ultra 7 155H, SSD 1TB, 32 GB pamięci RAM, kartę graficzną Intel Arc Graphics, w matrycę 13,4 cala, Full HD+, 500 nitów, 30 do 120 Hz. Pojemność baterii to 55 W, a moc zasilacza 60 W. XPS 14. Elegancka i wytrzymała budowa z aluminium i włókna węglowego o wadze 1,68 kg Full HD+, lub 1,74 kg OLED. Dostępna w dwóch kolorach, platyna i grafit. Podobnie jak w poprzedniku, wykończenie to Infinity Edge. Klawiatura typu chiclet z podświetleniem LED oraz duży touchpad ze szkła Corning Gorilla Glass. Nasza testowana wersja została wyposażona w procesor Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB pamięci RAM, SSD 1TB, bardzo wydajna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci VRAM. Piękna OLEDowa matryca 14,5 cala, 400 nitów, 48 do 120 Hz. Tutaj należy wspomnieć, że matryca jest dotykowa. Pojemność baterii to 70 W, a moc zasilacza 100 W. XPS 16. Tak jak i w poprzednich modelach, solidna i prestiżowa budowa z aluminium i włókna węglowego. Dla Full HD+, waga laptopa to 2,13 kg, a dla matrycy OLEDowej 2,20 kg. Dostępna w dwóch kolorach, platyna i grafit. Wykończenie Infinity Edge, klawiatura typu chiclet z podświetleniem LED, płaski i pojemny touchpad ze szkła Corning Gorilla Glass. Nasza testowana konfiguracja to procesor Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB pamięci RAM, SSD 1TB, potężna karta graficzna GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci VRAM. Matryca 16,3 cala, 4K+, OLED, 400 nitów, 48 do 90 Hz. Pojemność baterii to 99,5 W, a moc zasilacza 130 W. Czas na funkcję. Każdy z omawianych laptopów Dell XPS może zostać wyposażony w ekran dotykowy. My mamy właśnie takie w modelu XPS 14 oraz 16. Procesory w każdym z trzech modeli zostały wyposażone w specjalny silnik AI. Dzięki niemu procesor oferuje nam wysokowydajne przetwarzanie przy bardzo małym zużyciu energii, co przekłada się na długość pracy na jednym ładowaniu, a ta jest naprawdę imponująca, bo dla XPS 13 jest to ponad 14 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o XPS 14 i 16, czas pracy na baterii po pełnym naładowaniu sięga nawet do ponad 16 godzin. Są to laptopy biznesowe, dlatego XPS-y zostały świetnie przygotowane pod kątem wideorozmów i konferencji, a to za sprawą genialnej kamery i jej funkcji śledzenia postaci. Przekonajcie się sami, bo to naprawdę fajne rozwiązanie. Pewnie niektórym z Was rzuciło się w oczy, że nowe XPS-y nie posiadają wszystkich standardowych przycisków górnej klawiatury, ale nic bardziej mylnego. Za pomocą przycisku FN przełączamy się między przyciskami funkcyjnymi, a cały panel jest dotykowy. Dell, projektując swoje XPS-y, skupił się na tym, żeby laptopy były jak najbardziej kompaktowe, dlatego w tych laptopach porty zostały nieco uszczuplone. Na szczęście w opakowaniu do każdego z tych laptopów mamy przejściówki, które te porty nam po prostu poszerzą. Na koniec chciałbym Wam pokazać, jak prezentują się ekrany i wyświetlane kolory, a Wy ocencie i możecie to zrobić w komentarzach, który obraz podoba Wam się najbardziej. I teraz sobie wszystko podsumujmy. Odkrywamy trzy perełki mobilnej technologii. XPS 13 to absolutna ikona przenośności. Perfekcyjnie zaprojektowane dla tych, którzy cenią sobie swobodę pracy w podróży. Jeśli potrzebujesz czegoś większego, XPS 14 i 16 wciąż zachowują tę elegancję, oferując jednocześnie więcej mocy pod spodem. Bardzo fajne jest to, że te większe modele radzą sobie nawet z wymagającymi grami, co czyni je idealnymi nie tylko do pracy, ale także do rozrywki. A co do jakości obrazu i dźwięku, to nie mam się kompletnie do czego przyczepić. Rewelacyjna kamera i dotykowa matryca. Jeśli chodzi o głośniki, to Dell naprawdę robi coś magicznego, bo brzmią po prostu genialnie. W skrócie, laptopy XPS 13, 14 i 16 sprawią, że polubisz z nimi pracować. Nowe przedpremierowe XPS-y znajdziesz na naszej stronie dell24.pl. Wszystkie linki umieszczam w opisie, ja się z Wami żegnam, cześć!